Cześć, witajcie. Ja jestem Husiek, a to jest krótki poradnik, o który mnie bardzo dużo z Was prosi, abym Wam pokazał, jak wgrać mody do Minecrafta na singla pod wersję 1.8.1. Już raz pokazywałem, jak to wgrać, była to wersja jeszcze 1.7. Przy 1.8 zbytnio dużo się nie zmieniło, ale z uwagi na to, że strasznie dużo dostaję wiadomości od Was, że odnośnie tych modów i wysłania pliku Minecraft i tak dalej, no nagrywam to jeszcze raz, żeby Wam pokazać, jak to zrobić na 1.8. Wracając jeszcze do pliku Minecraft Jaro, który tak wszyscy mnie proszą, tak jak mówiłem. Po pierwsze, ważna rzecz, nie wszystkie mody znajdują się w pliku Minecraft Jar, czyli choćby nawet Wam to wysłał, to i tak by te mody nie działały. I kolejną rzeczą jest to, że firma Mojang, nieważne jak, firma odpowiedzialna za Minecrafta, zabrania udostępniania swojego pliku Minecraft z oryginalnej wersji dla innych użytkowników. Nie wiem czemu, jest po prostu niezgodne z licencją. Można za to wyłapać po prostu bana. Ja o tym się dowiedziałem jakiś czas temu. No sorki, coś mnie kłaczek dusi. Dowiedziałem się o tym jakiś czas temu i nie polecam każdemu udostępniania tego pliku, także to odradzam. Tym bardziej myślę, że zmodyfikowanego pliku przez mody, tym bardziej. Więc tak, na początku Wam pokażę, skąd pobierać te mody. Ja już sobie otworzę tutaj stronę. Jest to stronka minecraftforum.net. I przechodzimy do zakładki Mapping and Modding Minecraft Mods. Mamy tutaj wszystkie mody, jakie możemy sobie dodać. Oczywiście trzeba sprawdzić, które będą współpracować z tymi modami, które już posiadamy. Najlepszy sposób na sprawdzenie tego jest po prostu dodanie modu, wykonanie sobie kopii zapasowej przed dodaniem któregoś modu i wgranie kolejnego. Ja oczywiście Wam pokażę dzisiaj mody, których ja używam, więc tym się nie będziemy zajmować. Linki do modów, których ja używam, podam Wam w opisie pod tym filmikiem, żebyście mogli sobie pobrać. I oczywiście na początku Wam jeszcze opowiem o każdym modzie, który za co odpowiada, bo też dostaję takie pytania, że na przykład pod ostatnim filmikiem z Minecrafta dostałem kilka komentarzy na temat właśnie, który mod odpowiada za, na przykład za to, że jestem pijany, alkoholizacja i tak dalej. To wszystko Wam opowiem i do tego sobie teraz przejdziemy. Przeglądarka jako taka nie będzie mi już potrzebna, mam wszystko, także zabieramy się do pracy. Mody. Polecam sobie stworzyć folder, przepraszam, install, czy jak sobie tam nazwiecie, ja sobie to nazywałem install. Do tego przerzucacie mody, które już są zainstalowane. A tutaj mamy mody, które dopiero będziemy instalować. I tak, zacznijmy sobie od początku. Opowiem Wam, który mod za co odpowiada. I przejdziemy do instalacji. Ray Minimap, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za tą mapkę, którą mam w rogu, w prawym górnym rogu, okrągłą bądź kwadratową, jak to woli. Jest to mapka przeznaczona do Minecrafta. Alcohol Craft, no to też sama nazwa wskazuje. Jest to właśnie ten mod na piwo, wino historyczne i efekt upojenia, który sobie tam zafundujemy dzień po wypiciu tych drunków. Audio mod jest to mod wspomagający inne mody, tak jak na przykład Mod Creature, Elemental Creepers. W nim mamy zawarte inne dźwięki właśnie, których używają te mody. Też sobie nazwa wskazuje audio, czyli dźwięki. Jest on wymagany przez większość aktualnych modów, które używam. Houston Map Spawner jest to mod, który wymaga Mod Creature. Dzięki niemu Mod Creature zachowuje sobie swoje pole do spawnowania tych mobów, potworów itd. Jest on również wymagany. Dead Chest. Jeżeli mamy skrzynię przy sobie i zginiemy, to wszystkie nasze itemy będą właśnie w tej skrzyni, w tym miejscu, w którym zginęliśmy. Czyli nie znikną nam te itemy po załóżmy tam 5 czy 10 minutach, jeżeli nie zdążymy na przykład dojść. Bo czasami zdarzy nam się, że zginiemy bardzo daleko od domu, od naszego respawnu. No i niestety nie zdążymy i tracimy. A tak to dzięki temu właśnie zyskujemy to, że te itemy nam nigdy nie przypadną, będą sobie spokojnie leżeć w tej skrzyni, aż ją znajdziemy. Ulubiony chyba mój mod, Mod Creature. W tym modzie właśnie dostępne są te konie,
ptaki, krokodyle, skorpiony i tak dalej. Cała masa tych dodatkowych mobów i potworów, zwierząt. No i kurde, wybaczcie, no i przeze mnie znienawidzone ogry. Naprawdę, coś mnie chyba gardło zacznie rozbolewać? nie rozbolewać. Elementor Creepers, kolejny mod. Też chyba sama nazwa wam wskazuje, nic tutaj zbytnio mówić wam nie muszę. Jest to... są to dodatkowe creepery, glowstone'u, ziemne i tak dalej. No, cała masa. Dalej, Enderman Sounds. Zmienia nam domyślnie dźwięk Endermana, który brzmi jak zombie, na nowy dźwięk. Nie wiem, czy w sumie Notch zastanawiał się nad dodaniem takiego dźwięku Endermana, chociaż ten dźwięk, który jest tutaj dodany, jest bardzo przyjemny i myślę, że jest przynajmniej o tyle lepszy, że wiemy, załóżmy, jak jesteśmy w jaskini, czy możemy się spodziewać zombie, czy możemy się spodziewać Endermana. Niestety, jak wiemy, w podstawowej wersji Enderman i zombie właśnie brzmią tak samo, to nie możemy się spodziewać, co mamy za ścianą, załóżmy, czy Endermana, czy właśnie zombiaka. GUI API. Jest to mod wspomagalny też, wymagany przez Mokwitcher na przykład, oraz Elementor Creepers. Po prostu jest i musimy go sobie dodać. Luck Speak of Dead. Tak. Mod, który musi być i nie musi. Ja go już obecnie nie używam. Po wczorajszej aktualizacji bodajże została wersja troszkę zoptymalizowana. Dzięki temu takich bardzo dużych lagów na singlu nie mamy. Oczywiście ten mod wspomaga to, że przyspiesza jakby pracę tej optymalizacji i tak dalej. Jeżeli komuś na przykład chodzi Minecraft dosyć wolno, można właśnie spróbować dodać ten plik i zobaczyć, czy coś wam to pomoże. Powinno troszkę pomóc. Odczujecie lekki skok tych FPS-ów w tej grze, także nie będzie wam się to tak bardzo przycinać na początku, ani później w ciągu całej gry. Matmos. Ktoś już tam opisywał, bodajże Mister C. Ja wam tutaj też o troszkę opowiem o tym. Matmos są to dodatkowe dźwięki, tak jak na przykład charakterystycznie wam się rzuca w uszy, w oczy to może i też, ale w uszy najbardziej. To jak zmieniam sobie ekwipunek, czyli ten jakby odgłos plecaka, oraz jak wyciągam miecz, czyli taki, słuchajcie, to ostrze i tak dalej, to jest właśnie ten mod, który odpowiada za te dodatkowe dźwięki. MC Patcher, ja sobie tą starą wersję usunę, jeszcze została. MC Patcher 2.2.1. Jak wiadomo, są to dodatkowe obsługa dodatkowych powiększonych bodajże o kilkanaście tam pikseli tekstur. No i między innymi jego używam na samym początku. On dzięki temu usuwa nam cały ten folder metainf i tak dalej. Nie musimy się z tym pierniczyć, że tak powiem, ręcznie. Dobra, jedziemy dalej. Mod Loader. Kolejny mod, który jest wymagany przez inne mody, tak jak na przykład Mokwitcher, Elementor Creeper i tak dalej. Jego też sobie musimy dodać i zazwyczaj jest, no, w większości modów on jest wymagany. Mod Loader MP. On jest wymagany u mnie, przynajmniej z tego co wiem, przez Elementor Creeper. Nic chyba innego z niego nie korzysta. Chociaż, nie wiem, może i korzysta, ale to nie jest ważne. W każdym razie jest wymagany. Multi-use door. To są właśnie te drzwi, jak na przykład kliknę sobie na podwójne drzwi, one mi się razem otworzą. Ale najbardziej takim rzucającym się elementem w oczy są to właśnie te malutkie drzwi z Irona, które mam u siebie w piwnicy, które zamykają mi dostęp do tych skrzyń, które sobie tam posiadam. Kolejny mod, Recipe Book. Jest to książka po prostu z recepturami, jakie możemy sobie stworzyć w Minecrafcie i nic więcej. Po prostu książka z recepturami. Dobra, Rob Plus. Tego jeszcze w sumie u mnie nie widzieliście. Nie miałem okazji tego o tym się powiedzieć. Być może w kolejnym albo którymś tam odcinku wam pokażę. Są to po prostu liny albo strzały, do których na przykład możemy przywiązać linę. Jak wystrzelimy tą strzałę z łuku,
Zrobi nam się lina i możemy spokojnie takim, nałóżmy, patyczkami dwoma, czy tam kołowrotkiem przejechać sobie nad przepaścią. Dzięki właśnie tej linie nie spadniemy tam. Nic tam się specjalnie nie dzieje. Też bardzo fajny i przydatny mod. Mówię, zademonstruję wam jego działanie w najbliższych kilku odcinkach. Single Player Commands. Mod, który wywołuje u was, może u niektórych, pewną furię. I wszyscy myślą sobie, Jezus, jak już ma Single Player Commands, to musi spełnić sobie rzeczy, używać cheatowania i tak dalej. Single Player Commands nie służy w sumie do cheatowania. Fakt, da się zrobić, na spełnić sobie itemów i tak dalej, no ale to psuje rozgrywkę. Ja nie wiem, no okej, jak ktoś sobie lubi tam ułatwiać rzeczy i spełnić itemy, nie ma problemu. Nie ma takiego w sumie. No i zgubiłem wątek, no nieważne, nie ma tego, no. W każdym razie, tak, Single Player Commands służy mi przynajmniej do tego, aby sobie sprawdzić resztę modów, czy są dostępne te moby, które tam wgrałem. Bo tak jak mówiłem, nie ma możliwości sprawdzić, czy wszystkie moby udało nam się załadować poprawnie do Minecrafta. Bo, tak jak mówiłem, na przykład z Mokreacher ja nie spotkałem jeszcze wszystkich mobów, a gram już naprawdę na Mokreacher od wiosny. I ja do tej pory jeszcze nie widziałem wszystkich mobów, które tam występują, więc nie byłoby to w sumie za ciekawe, żeby chodzić i sprawdzać, czy każdy mob, który występuje w pluginie, się pojawia. Więc do tego mi służy Single Player Commands i wam też radzę sobie go zainstalować, jeżeli macie jakieś mody wgrane w Minecrafcie, bo dzięki temu właśnie sprawdzicie, czy te mody wam poprawnie działają. Nie musicie go używać do cheatowania, czy tam spełniania sobie rzeczy, bo tak jak mówię, to psuje rozgrywkę, a chyba, że ktoś lubi sobie psuć rozgrywkę, no to on spokojnie może sobie też to zainstalować i psuć sobie tym rozgrywkę i używać tego do innych celów. Kolejną rzeczą jest Timber. Timber mod służy do tego, raczej do ścinania drzew. Tak jak widzieliście w ostatnim odcinku bodajże Minecrafta, jak ścinam drzewo i ucinam ten ostatni klocek siekierą, to lecą mi wszystkie klocki z góry. Nie muszę tracić czasu na ścinanie właśnie tych wszystkich klocków w tym drzewie. No to jest właśnie ten mod. No i ostatni mod, przez was widzę bardzo też lubiany, Extra Food Mod. Food mod. W każdym razie mod na jedzenie. Dzięki niemu właśnie macie dostępne drzewa jabłkowe, które tam u mnie dosyć obficie rosną na świecie. Te jabłonki. Możecie sobie robić kanapki. Macie do tego jeszcze przepisy. Przepisy jeszcze wam nie pokazywałem. Jak sobie zrobię kilka przepisów, to wam pokażę. Robicie sobie też maszynkę do odczytywania przepisów. Działa to na tej zasadzie, załóżmy, mamy już zrobiony przepis. Przepis sobie tam zrobiły bodajże z kartki papieru i czegoś tam jeszcze. To wam wszystko wyjaśnię kiedyś tam w odcinku. Jak mamy ten przepis już jako zrobiony i trzymamy go w ręce, jak już mamy też oczywiście zrobioną tą maszynkę do przetwarzania przepisów w jedzenie, też wam kiedyś pokażę, jak to się robi. Robić to bodajże z połączenia pieca i czegoś tam jeszcze, chyba czerwonego proszku. Jak po prostu wrzucimy do tej naszej maszynki wszystkie składniki bodajże, chociaż nie wiem, czy są wymagane, ale chyba są wymagane, plus ten przepis, to automatycznie ta maszynka zacznie nam produkować ileś tam tych przetworów, które tam możemy zdobyć, bądź jeżeli sam przepis tam wrzucimy, to też nam prawdopodobnie zacznie to produkować. Ja w sumie tego jeszcze nie sprawdzałem, nie miałem takiej okazji, więc to też kiedyś tam zrobię. Dobra, no i myślę, że teraz przejdziemy do instalacji modów. No tak, oczywiście Minecraft. Minecraft musi być czyściuteńki, czyli bez żadnych dodatkowych plików i tak dalej. Aby wejść do Minecrafta, oczywiście sobie zapuszczamy app data. I klikamy Enter, tak. Weszliśmy sobie w app data, ja widzicie, nie mam tu jeszcze nic. Jest to będzie świeżutki Minecraft i wam też tak polecam instalować właśnie te mody. Klikamy sobie na login i czekam, aż nam się pobierze cała tam ta paczka, której wymagamy. Chwileczkę nam to zajdzie.
No, za szybko to nie szło. Ale już mamy. No jak widzicie, już jest wszystko ok. Po tym możemy spokojnie sobie zamknąć Minecrafta. I tak, pierwszą rzeczą, którą uruchamiamy, jest MC Patcher. Czekamy, aż nam troszkę przeleci ten procent. I po prostu klikamy Patch. Ok. Po tym całym zabiegu możemy wyłączyć ten. I właśnie przyciągamy sobie do folderu install na przykład, który sobie tam stworzymy, żeby nam się po prostu nie myliło z tym, że jakieś tam już mamy wgrane te mody. Jak widzicie, już tam wszystko nam się tu stworzyło. I tak jak widzicie, Minecraft Jar już nie posiada tego pliku metainf, który jest wymagany do usunięcia. MC Patcher go spokojnie i ładnie usunął. Myślę, na razie to sobie możemy zamknąć. I tak. Kolejną rzeczą, od której zaczynamy, chociaż nie poczekaj, sobie to zamknąłem. Kolejną rzeczą, kolejnym modem, od którego zaczynamy w każdą instalację modów, jest mod loader. Zaczynamy wszystko od mod loaderów, od takich właśnie plików modów, które są wymagane przez inne mody. I po prostu przeciągamy je do Minecraft Jar. Ok. O, będzie łatwiej tutaj. Później mod loader MP. Przeciągamy. OK. No i jedziemy dalej po prostu tak z modami. Po mod loaderach polecam sobie wgrać audio mod. Też oznaczałem wszystkie pliki. Przeciągamy do Minecraft Jar. OK. Po mod loaderze, czy sorki, po audio modzie polecam wgrać sobie GUIAPI. OK. Tak jak mówiłem, ja tego nie będę instalował, tego Lux Peak of Dead, ale jego tak samo się instaluje, to jest jeden pliczek. Jego przerzucamy do Minecraft Jar, jeżeli chcecie sprawdzić, czy wam po prostu będzie lepiej ten Minecraft działał. Tak, kolejną rzeczą możemy sobie zainstalować Single Player Commands. On się instaluje już inaczej. Po prostu mamy okienko instalacyjne, klikamy sobie install, czekamy chwileczkę. Wyświetla nam się informacja, że o sukcesie zostało zainstalowane poprawnie. OK, zamykamy sobie. Single Player Commands jest już zainstalowane. Kolejną rzeczą, którą sobie możemy zainstalować, jest mapka RayMinimap. Ją zaznaczamy, oczywiście te wszystkie pliczki. Przeciągamy do Minecraft Jar. OK, OK. I tak, po wgraniu już kilku modów odpalamy Minecrafta. Zobaczymy, czy wszystko pięknie, ładnie działa, czy mamy mapkę. Stworzymy sobie nowy świat. No jak widzicie, mapka jest. Nie wiem, to achievement zniknie. Jest oczywiście na razie kwadratowa. Ja nie wiem, ja starszy nie przypadam za kwadratową. Kurde, mi się merda język. Za kwadratową mapką, więc sobie robimy round. I mamy okrągłą mapkę. Jak naciśniemy sobie X, to mamy oczywiście mapkę troszkę większą. O, psiarnia. Dobra. Zapisujemy, wyłączamy Minecrafta i lecimy dalej. RayMinimap mamy wgrane. Alcohol Craft. Czyli piwo, wino, drzewa z winogronami i tak dalej. Po wgraniu przenosimy. Tak, Custom Mob Spawner. Zapomniałem właśnie o tym wgrać na samym początku. Wymagany do Mob Creature. Przerzucamy sobie oczywiście. OK. Takich plików readme.txt nie wgrywamy, nic nam to nie daje, także to nieważne, czy on po prostu będzie w tym Minecraft Jar, czy nie. Tak czy siak będzie działać, ale po co wgrywać coś, co jest niepotrzebne. OK. Kolejny mod na skrzynie. Jak umrzemy, to te itemy nam się przerzucą do tej skrzyni. Jest tu jeden plik. Cyk. Gotowe. Tak. Elementor Creepers. Wszystkie pliki. I cyk. Pewnie zostawię dla tych, co może większość z was pewnie wie, ale może dla tych, którzy nie wiedzą, jak robić, także nie klikam tym nigdzie i zaznaczam wszystkie pliki.
Musicie przytrzymać lewy kontrol plus A, czyli trzymacie lewy kontrol, klikacie A i właśnie wszystkie pliki wam się zaznaczą, cyk. Także macie tutaj pewność, że żadnego pliku nie pominiecie przy przerzuceniu tego modu. Nie odle... Od, odle bla, kurde. Nie polecam zaznaczania sobie plików po kolei, bo jak wiecie, można sobie gdzieś tam kliknąć, jeżeli tych plików jest cała masa i mod już nam nie będzie grał. Zawsze kontrol A. Macie pewność, że wszystkie pliki zostaną przerzucone i nic wam nie umknie, żeby ten mod później mógł nie działać. Dobra. Kolejną rzeczą Enderman Sounds. To się zajmiemy za chwileczkę. Multi-use doors. Ctrl A. Odznaczamy ten readme. Nie jest wymagany. Przerzucamy do Minecraft Jar. Ok, lecimy dalej. Recipe Book. Jak mówiłem, modna książka z przepisami, bardzo przydatna rzecz, jeżeli ktoś nie pamięta wszystkich przepisów, bo wiadomo, tych przepisów cały czas przybywa do tego Minecrafta, a ta książka nam je gromadzi, więc bardzo fajny mod i bardzo przydatny. Ok. Rob Plus, dam wam też za chwileczkę objaśnię, bo tutaj będzie troszkę więcej roboty. Timber Mod, Minecraft i tylko same pliki class do Minecraft Jar. Ok. Kolejny mod, extra food, wszystkie pliki. Ups, właśnie nie zapomnijcie sobie nigdy zjechać do samego dołu, gdzie już macie pliki klas, żebyście przypadkiem nigdy nie wrzucili jakichś plików do któregoś z tych folderów, bo wtedy mod nie będzie po prostu działał, albo i Minecraft. Więc zawsze róbcie to na plikach klas. Ok, to mamy przerzucone. Dobra, odpalmy sobie Minecrafta. Zobaczmy, czy wszystko działa poprawnie. Tak, psiarnia nam tu ładnie szczeka. Ja oczywiście stworzę sobie jeszcze jeden świat, bo dodaliśmy mod na jedzenie. Więc wygenerują nam się teraz drzewa jabłkowe. Okej. Okay. Musimy wyjść z tej całej tajgi. O, widzicie, już jest pierwsze drzewo z tego modu. Extra food. Wybaczcie, nie extra food, mój błąd, moja pomyłka. Jest to właśnie z alcohol craft. Tutaj rosną właśnie nam winogrona. Winogrona, no niestety nie możemy ich tak zebrać. Je zbieramy nożycami. Ja, że nożyc nie mam, to nie będę wam pokazał, ale już widzicie tutaj kolejne drzewko. Jest to właśnie drzewko jabłkowe. O, już jest jabłuszko. Wszystko pięknie działa, te drzewa wam się wygenerują. Oczywiście kolejną rzeczą, którą jest ważna po dodaniu tego modu Extra Food, to że musicie sobie wygenerować nowy świat lub odejść bardzo, bardzo daleko już na swoim świecie, żeby te drzewa wam się zaczęły generować tam, gdzie nie macie jeszcze wygenerowanego światu. Jeżeli już macie świat na singlu i chcecie na nim grać, z tymi drzewami niestety nie jest to możliwe, bo już te drzewa są wygenerowane, a jako tak osadzonych tych drzew nie ma, więc muszą się wygenerować na nowo. Ok. Wychodzimy sobie z tego. Zamykamy Minecrafta. I tak, zaczniemy myślę, że od Matmosa, bo jeszcze na nim będziemy pracować na Minecraft Jar. Matmos, czyli te dodatkowe dźwięki. I tak, class files, te wszystkie pliki wrzucamy do Minecraft Jar. I z folderu Minecraft wrzucamy do folderu Minecraft, czyli cofamy się do wstecz i jesteśmy w głównym katalogu Minecraft w app data. I właśnie te wszystkie pliki wrzucamy do głównego katalogu Minecrafta. Potwierdzamy dodanie plików lub zamianę folderu resources. Zaznaczamy sobie na wykony na wszystkich elementach bieżących. Damy tak. I Matmos jako taką ma nam już działać. I już sobie to sprawdzimy, czy Matmos działa. Jak widzicie, pogłos wiatru już jest.
ptaszki śpiewają. Oczywiście możecie sobie to regulować, trzymając klawisz F7, dajecie do góry i zjeżdżacie na przykład w dół, no to ściszacie. Jeżeli do góry, to podgłaśniacie po prostu sobie te dźwięki do ilu tam po prostu chcecie. To robimy trzymając właśnie F7. Jeżeli klikniemy F7, to wyłączymy Matmosa. Jeżeli klikniemy sobie jeszcze raz F7, no to Matmosa sobie włączamy. Nie, widzicie, ptaszki ładnie śpiewają, ćwierkoczą. I co tam sobie jeszcze chcą robić? Ok. Wychodzimy. Zamykamy Minecrafta. Matmosa już mamy wgranego. Rob Plus. I tak, mamy tutaj kilka folderów. Już wam objaśniam, o co chodzi. Klient, czyli na singla, serwer na serwer. Jeżeli chodzi o serwer, to tylko serwer SMP, czyli ten standardowy klient pod Minecrafta, którego możecie pobrać z oficjalnej strony Minecrafta. Nie żaden Bookit, nie żaden inny klient, tylko ten standardowy. Jeżeli ktoś chce, to sobie można tam wgrać, ale to, jak to wgrywać, pokażę być może kiedy indziej w innym poradniku. Nas interesuje klient. Czyli klient, mam tutaj folder mods, tutaj też, po prostu przeciągamy ten folder do głównego katalogu i potwierdzamy zamianę, czyli dajmy tak. Jako tako mod już jest zainstalowany. Przechodzimy dalej do modów. Ops, tutaj zrobimy tak, tam mamy zainstalowane Enderman Sounds. I tak, mamy tutaj dwie potrzebne rzeczy. Resources i GZ Class. GZ Class idzie do Minecraft Jar i tylko ten plik tam wrzucamy. Czyli GZ Class idzie tu. OK. A folder Resources idzie do głównego katalogu Minecrafta. I oczywiście potwierdzamy dodanie i zmianę tego katalogu. Na tak. OK. Dodatkowe dźwięki Endermana są już dodane. No i ostatni mod, który dodajemy, jest to mod MoCreature. Jego dodajemy na tej samej zasadzie, co inne mody. Przed chwileczką dodawałem... Kurczę, coś mi się tu... No właśnie, mamy Minecraft. Chodźesz tutaj, chodź. I tutaj mamy dwa foldery. Mod i Resources. I oczywiście tutaj też w głównym katalogu mamy mod i Resources. Nie robimy nic więcej, jak zaznaczamy te dwa pliki, dwa katalogi raczej. Przeciągamy do głównego katalogu Minecraft w app data. Czekamy chwileczkę. Wyświetla nam się kolejne okno o zmianie i modyfikacji programu mods, programu folderu mods. Klikamy sobie wykonanie dla wszystkich elementów bieżących. Dajemy na tak. No i oczywiście mamy już MoCreature wgrane. Możemy sobie to zamknąć, przenieść MoCreature do zainstalowanych. I tak zainstalowaliśmy wszystkie mody, których ja używam na singlu właśnie w tym poradniku. Teraz odpalamy sobie Minecrafta, sprawdzamy, czy wszystko działa i zaraz wam zademonstruję, jak sprawdzić sobie mody za pomocą single player commands. Włączymy sobie ten świat. Jak widzicie, gra mi się ani razu nie wysypała, nie było żadnego błędu. Wszystko jest poprawnie zainstalowane. Ja tylko sobie pozwolę teraz ściszyć to, bo nie potrzebujemy aż tak głośno. Jedzonko mamy. Oczywiście troszkę sobie musimy pochodzić po tym świecie, żeby nam ta reszta się zaczęła generować, bo jak widzicie, no i mamy wgrane MoCreature, nie? Ale nie wiemy nadal, czy wszystko nam się tam wygenerowało, bo nie widzimy tego. Jednym sposobem jest po prostu pochodzić sobie po tym świecie i popatrzeć na te moby. Najlepiej odejść kawałeczek dalej i spojrzeć. One dopiero nam się zaczną za jakiś czas generować. Jeżeli wejdziemy sobie w opcje, mamy tutaj też już dodaną opcję właśnie z modu MoCreature. Możemy sobie wszystko ustawiać, jak nam się to ma spełnić i tak dalej. Ja polecam zostawić domyślnie, bez jakichś tam dodatkowych super ilości. No jak widzicie, chwilę potrwa to, zanim one nam się tutaj zespełnią.
I do tego właśnie nam potrzeba single player commands. Wpisujemy sobie T, wciskamy T. I wpisujemy. Nie potrzebujemy slasha. I wpisujemy po prostu spawn list. Dzięki spawn list mamy całą listę wszystkich tych mobów, które dodaliśmy. I dzięki temu już wiemy, że to nam będzie działać. Czyli na przykład, żeby jeszcze się upewnić, na przykład, możemy sobie spawn. Wpisać sobie spawn i jakiegoś moba. Ja wybiorę skorpiona. I proszę bardzo, mamy skorpiona, czyli mod Mokwitcher jako tako działa poprawnie. Jak go zaatakujemy, on nas też będzie atakował. Powalczymy trochę z nim. No, chyba mnie nie zatruje. On ma to do siebie, że lubi jeszcze zatruć. Wtedy właśnie obraz nam się robi zielony. Na chwilkę. Oczywiście tam chyba przy półtorej serduszka ta trucizna nam znika. Ale jak już widzicie, gdzieniegdzie moby nam się spełnią. Mamy już tutaj zwierzątka leśne. Duże i małe. Wszystko działa poprawnie, dźwięki są. No i to wszystko. Po prostu. O, kotek. No i po prostu mody są zainstalowane poprawnie. Drzewa jabłuszkowe są. No, cała masa, to co potrzebujecie, jest już dodane i działa. Mam nadzieję, że pomogłem. Pomogłem w zainstalowaniu tych modów. Że już będziecie mieć dobre rozeznanie, jak je zainstalować. Oczywiście inne mody tak samo instalujecie. Wystarczy popatrzeć w krótki opis, jak to zainstalować. I działacie na tej samej zasadzie, jak do tej pory. Oczywiście przed każdym dodaniem nowego modu, który macie niesprawdzony. Ja oczywiście teraz instalowałem mody, te co mam sprawdzone u siebie już na stylu. Wiem, że działają i instaluję je bez obaw. Nie wykonując nawet kopii zapasowej, bo wiem, że działają. Ale jeżeli dodajecie coś nowego, coś co znajdziecie wy sami gdzieś tam w sobie w necie, nie macie pewności czy to działa, czy nie, to polecam właśnie sobie zrobić kopię zapasową Minecraft Jar. Chyba że dodajecie mody do mods i resources, to polecam sobie zrobić całą kopię zapasową, najlepiej całego tego folderu Minecraft. Możecie go sobie spakować na przykład WinRarem. I trzymać taką kopię zapasową w razie czego, aby wam się coś miało popsuć. Kopia zapasowa oczywiście jest wymagana przy takich używaniu, przy korzystaniu z modów. I ja oczywiście też takie kopie mam, nawet kilka. No i przed dodaniem właśnie każdego modu, którego jeszcze nie sprawdziłem, a chcę sobie zobaczyć, taką kopię sobie wykonuję. Jeżeli wszystko działa, zostawiam. Wykonuję kolejną nową kopię, wiem z tym co działa. Jeżeli coś nie działa, właśnie jest problem. Kasuję obecne pliki i przywracam sobie kopię zapasową. Wszystko działa. Także o kopiach zapasowych plików nie zapominajcie, żebyście nie musieli instalować tego jeszcze raz od początku, bo to jest wiadomo, troszkę czasochłonne. Jak widzicie, mi troszeczkę zeszło, żeby wam to wszystko pokazać, ale mam nadzieję, że dacie sobie teraz radę i nie będziecie już prosić o ten folder Minecraft Jar, bo tak jak mówię, jest to niezgodne z licencją i można sobie po prostu narobić kłopotów w postaci z utraty konta Minecraft i trzeba będzie po prostu kupować nowe. Także przed tym was przestrzegam, przed udostępnianiem plików innym i lepiej sobie po prostu samemu poradzić z wgrywaniem modów dzięki właśnie takim poradnikom, które są na internecie, mojemu poradnikowi oraz całej masie innych poradników, które możecie też znaleźć na YouTubie. Ja wam na razie dziękuję za uwagę. Tak jak mówię, mam nadzieję, że pomogłem. Dacie sobie radę teraz. W razie pytań jakichkolwiek, jeżeli byście czegoś nie rozumieli, możecie napisać. Postaram się wytłumaczyć. Tylko błagam, nie piszcie, żebym wam dał plik Minecraft, bo tak jak mówiłem, jest to niezgodne z licencją i mówię to jeszcze raz. Takich plików nie udostępnię przez żaden serwis hostingowy, ani nie wyślę na Skype'ie, na gadu i tak dalej. Po prostu nie ma takiej możliwości. Macie ten poradnik po prostu po to, żebyście sobie poradzili i ja mam nadzieję, że wam w jakimś stopniu tam pomogłem. Ja mówię, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, no i do zobaczenia, cześć.